mapa Polski. Jest to trzecia mapa, która została wprowadzona na polski rynek przez markę Dumel Discovery, zaraz po mapie zwierzęta i mapie państwa. Ponad 450 faktów i pytań na temat polskich miast. Jest to absolutnie innowacyjna zabawka na polskim rynku. Nie ma takiej drugiej. Pracowaliśmy nad nią ponad pół roku i miałam ogromną przyjemność użyczyć głosu tej zabawce. Zaczynamy zabawę. Witaj, mały podróżniku. Zapraszamy do zabawy z mapą Polski. Zaczynamy zabawę od prawej strony mapy. Naciskając dowolny kwadrat, dowiemy się, gdzie Polska leży w Europie, z jakimi państwami graniczy Polska, kiedy powstało państwo polskie i kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. Naciskając na flagę, możemy odsłuchać hymn Polski w całości. Na samym dole mapy mamy panel sterowania. Najpierw wybieramy miasto, które nas interesuje. Rzeszów. Następnie, naciskając tę ikonkę, dowiemy się, gdzie Rzeszów leży na mapie Polski. Rzeszów położony jest w województwie podkarpackim u stóp Karpat nad rzeką Wisłok. No to już wszystko wiemy. Jeżeli chcemy wiedzieć więcej na temat, jaki jest herb danego miasta, naciskamy ten przycisk. Herb numer 49 jest herbem Rzeszowa. Kolejny przycisk mówi o znanej budowli w danym mieście. W Rzeszowie znajduje się podziemna trasa turystyczna, Rzeszowskie Piwnice. Kolejny przycisk mówi na temat znanej osoby, która urodziła się w danym mieście. W Rzeszowie urodził się Tomasz Stańko, trębacz i kompozytor jazzowy. I ostatni przycisk, ciekawostka na temat danego miasta. W Rzeszowie znajduje się Muzeum Dobranocek. Jeżeli czujemy się na siłach, możemy wziąć udział w quizie. Pierwszy quiz jest prosty. Mapa zapyta nas, gdzie znajduje się dane miasto. Czas na quiz. Gdzie znajdują się Siedlce? Jeżeli źle odpowiemy, mapa zada nam kolejny raz to samo pytanie. Nie, to jest Chełm. Masz jeszcze jedną szansę. Gdzie znajdują się Siedlce? Jeżeli drugi raz źle odpowiemy, mapa powie nam, że źle zrobiliśmy, a następnie przejdzie do kolejnego pytania. Nie, to jest Rzeszów. Szkoda, nie udało się. Drugi quiz, super quiz, jest trudniejszy. Po naciśnięciu przycisku mapa zada nam pytanie, ale mamy wpływ na pytania. Możemy wybrać kategorię, z której chcielibyśmy być odpytywani. Czas na super quiz. Herb numer 13 jest herbem jakiego miasta? A ja chciałabym odpowiadać na temat znanych osób. W jakim mieście urodził się Bogusław Kaczyński, dziennikarz i krytyk muzyczny? Jeżeli kolejny raz źle odpowiem na to pytanie, mapa poprawi mnie i udzieli prawidłowej odpowiedzi, a następnie zada kolejne pytanie. Szkoda, nie udało się. Właściwa odpowiedź to... W Białej Podlaskiej urodził się Bogusław Kaczyński, dziennikarz i krytyk muzyczny. Naciskając przycisk Mapa Polski, resetujemy całą zabawę i możemy zaczynać w dowolnym miejscu od tej kategorii, która nas najbardziej interesuje. Jeżeli czegoś nie dosłyszymy, zawsze możemy nacisnąć ten przycisk i mapa powtórzy ostatnie pytanie. Życzę udanej zabawy i wielu fantastycznych podróży z mapą Polski. A już niedługo w sprzedaży kolejna nowość, do której również miałam przyjemność użyczyć swojego głosu, Prawda czy Fałsz Junior.